Wspominałem kiedyś o krakowskich bobrach, temat nadal aktualny. Ten musiał być bardzo głodny. Dzisiaj co prawda o bobrach nie będzie. Wybieramy się właśnie po numery startowe. Przyjechał Kurak z Radziechów. Będziemy się mierzyć jutro na trasie Krakowi Maratonu. Idziemy teraz po numerki i inne gadżety, które na nas czekają. Bez ciebie zrobił kurę. No, jeszcze zaliczyliśmy pasta party, a w domu czeka na nas jeszcze lasagna. Więc to był dobry pomysł. Myślę, że mnie nie zaczęli biegać, już się robi gorąco. Chciał mi się w dresie jechać na start. Dobra, już jesteśmy na starcie, znaczy zaraz idziemy na start. No, tak jak mówiłem, zaraz idziemy na start, numery na własnym miejscu, bierzemy jeszcze udział w takiej oto akcji. No, to zaraz start, oddaję aparat w ręce mojego brata, Ołtego. I lecimy, na razie. Wygrywasz? No chyba tak. Stoimy na końcu kolejki do ubikacji. Do kibla się mówi. Do startu mamy jeszcze 10 minut, więc może nam się uda. To jest bardzo ważny element całego przedsięwzięcia. Żeby nie będzie najważniejszy. Najważniejszy. Dajesz młody! Kawałek masz za Kurakiem, niedawno bieg. Odstajnę! No. Udało się dobiec do końca. Myślałem, że będzie gorzej, ale i tak nie było najlepiej. Jaki mam czas? Mój zegarek mówi, że 4 godziny i 8 minut, ale... Teraz sprawdzimy. Ups, coś poszło nie tak. W każdym razie poprzestajemy na 4 godzinach, 8 minutach. Później zrobimy mały update. Kurak również dobiegł tarczą. I tu jest. Mi mało brakowało, wróciłbym na tarczę. 1.